Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku odgadywania cen samochodów. Jest ze mną Adrian, jest ze mną też Karol. Siema. I zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Wszystkie auta są podzielone na 5 kategorii. Pierwsza kategoria to nowe samochody z polskiego salonu. No to lecimy z autem numer 1. Volkswagen Passat 8 generacji po liftingu. Najbardziej możliwa bazowa wersja, silnik 1.4 TSI o mocy 150 koni mechanicznych ze skrzynią manualną. Ile kosztuje najtańszy nowy Passat z salonu? Kurde, no do tej pory były tylko samochody używane. Ale to możemy sobie tak jakby podpowiadać, czy nie? Nie podpowiadamy sobie. Sami nam zaproponowaliście, żebyśmy zapisywali ceny na tabliczkach i to też będziemy dzisiaj robić tak, żeby nikt się wzajemnie nie sugerował. Nie no, będzie. Ja myślę, że to jest czas, żeby napisać ceny i podyskutujemy o nich później, przed tym jak Coin udzieli prawidłowej odpowiedzi, prawda? Tak zróbmy. Swoją drogą, moi drodzy, wytłumaczenie, o co chodzi z tymi sosami. Dogadaliśmy się między sobą tak, że osoba, która będzie najdalej od prawidłowej ceny, kosztuje ostrego sosu, konkretnie mówiąc nachosa z ostrym sosem i mamy tutaj najostrzejsze polskie produkowane sosy, tak? Tak jest. Od najmniej ostrego, który pewnie i tak jest w cholerę ostry, do najbardziej ostrego, który jak się nazywa? Nie zesraj się. Nice. 3, 2. No zaskocz. 1. To i ode mnie, ja uważam, że to jest ta kwota, nie chciałem przekroczyć 200 tysięcy, bo uważam, że już samochody dochodzą do tych 200 tysięcy, ale że po prostu, żeby nie chcieli przekroczyć marketingowo 200 tysięcy. Ja mam 130 tysięcy złotych, bo wydaje mi się, że no bez jaj za Passata, w sensie wiadomo, że auta drożeją jakby z roku na rok przez sytuację w gospodarce, przez normy europejskie i tak dalej, no są auta po prostu droższe, ale no za bazowego Passata. Właśnie też o tym myśląc, że to, jeśli to jest baza, bez airline'a, bez większych felg, bez, nie wiem, asystenta pasa ruchu i tak dalej, myślę na pewno ponad 100, ale może nie grubo ponad 100. No. No dobra. Wchodzisz na stronę Volkswagena, klikasz kategoria Passat. Pierwsza liczba, od której się zaczyna Passat, to jest 145 590 zł. Czyli Szymon. Czyli ja jestem safe, pierwszy punkt dla mnie. Ja pierdzielę, no co mam teraz zrobić? Częstujemy się. Chipsik, pierwszy sosik. Aha, Jezus, ja myślałem, że od tej strony. Dobra, jedź. I przy okazji nie wytłumaczyłem, że pierwsza zła odpowiedź, gdzie jesteś najdalej od poprawnej kwoty, to jest pierwszy poziom sosu. Im więcej błędów, tym ostrzejszy sos. Nawet dobry. No to teraz trochę wyższa półka cenowa. Mercedes Maybach S580. Tak samo jak w przypadku Passata, najbardziej bazowa wersja wyposażenia. 4 litry V8 o mocy 503 koni mechanicznych. Ale też najtańszy, tak? Najtańszy. Wchodzisz na Mercedesa i zaczyna się kwota... od... za Maybacha. SP. Za Maybacha. No, no i to ciekawe. To może być ciekawe, tak. Jedziemy. Wydaje mi się, że więcej niż o 20% się nie rozminę. Okej, let's see. Gotowe? Ready? 3, 2, 1. Ta-da. Ja 1 100 000 zł. Kropka. Tak. Bo widzowie na pewno jej nie zauważyli. Tak, 1,2 miliona, czyli 1 200 000 złotych. Ja 1 100 000. Ja dałem 950, czyli jest blisko. Panie Mateuszu? Poprawne odpowiedzi poprosimy. Poprawna odpowiedź brzmi 917 300 zł. No i ja. Dziękuję. Nice. Czyli ja jestem najdalej. Czyli ty jesteś najdalej. Jedyneczka. No. Pokażę wam, jak powinno się maczać na czosy. No. Tylko, że trzeba tutaj mieć na uwadze to, że Adrian lubi ostre. To są jego sosy. To są jego sosy i on takie coś zjada dla przyjemności, więc myślę, nieprawda, że bardziej to będzie kara dla naszej dwójki niż dla Adriana. Ale zakrztusimy się. No. Czas na najczęściej kupowane auto w Polsce w 2022 roku. Toyota Corolla. Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 125 koni mechanicznych ze skrzynią manualną. I tutaj ciekawostka, w tej wersji wyposażenia, czyli no możliwie najtańszej, dostajemy auto na felgach stalowych z kołpakami. Oh yeah! Ja nie wiedziałem, że można kupić dzisiaj auto z salonu na stalówach, naprawdę. 3, 2, 1. 81 900. 76 000. Ja dałem 115 jednak.
Ulala. Toyota Corolla w polskim salonie najtaniej możesz ją kupić za 89 900. Czyli Karol. Tak? Nie, 90, bo ty masz 14, 16 tysięcy, nie, o 3. No 25 tysięcy. No to tak. Tak. Ponad, a ja 8. Smacznego. Boję się, bo to jest dopiero początek tej historii. A on jest taki słodziutki, on jest super słodziutki. Drugi? Tak, tak, tak. Na początku. Na początku. Bo oglądajcie ten odcinek uważnie. W trakcie odcinka pojawi się samochód, którego cenę będziecie wy odgadywać na naszym Instagramie. Nazwa wam się gdzieś tutaj wyświetla i osoba, która pierwsza będzie najbliżej poprawnej ceny, zgarnie od nas zestaw breloka oraz naklejek. No to teraz kolejny samochód, ikona driftu i obiekt pożądania wielu młodych kierowców. BMW E36 z 97. 2,5-litrowy motor o mocy 170 koni mechanicznych, przebieg 199 tysięcy km. Jaka to jest kategoria? Tą kategorię wam powiem pod koniec. Alright. What? Kurczę, w ogóle no bardzo ładny egzemplarz, nieprawdaż? Tak, ładny. Widać, że nie jest jakoś bardzo pokorodowany. Ma M-pakiet, nie wiem czy oryginalny, ale ładnie spasowany. Nie generalnie tak. Jakby problem jest taki, że możemy szacować gdzieś tam w cenach realnych, za jakie się takie samochody sprzedaje, ale jest też grupka osób, które już w E36 dopatrują się klasyka rodem jak 911 z lat 70. i wystrzelają tymi cenami po prostu gdzieś w kosmos, wrzucając te auta na sprzedaż. To jest A, no i B jest to, że umówmy się, że rozstrzał cenowy też nie jest wcale mały się. Znaczy pytanie, sprzedało się to czy nie? No bo tutaj pytanie, czy... Czyli do sprzedania, tak. Czyli jeszcze się nie sprzedało. Okay. Gotowi? Tak. Tada. 17 900 z mojej strony. 18 500. 15 500. No czyli każdy z nas ceniłby sobie taką E36, można no, powiedzieć, prawda? Wystrzeliły do góry z wartością w ostatnich latach, no nie? Jak ja sobie przypomnę, że ja moją, nie najgorszą, sprzedałem chyba za 5,5 czy 6,5 tysiąca z 4 lata temu, a teraz wiem, że na bank bym ponad dychę za takie auto wziął, no podrożały, no. A ta jest naprawdę ładna. Przynajmniej na tym zdjęciu widzimy, no, ładnie. No, to fakt, podrożały. 25 tysięcy złotych. Ja pierdziele! Karol! Serio! Przed tobą YOLO! Ja jestem bardzo ciekaw, czy komuś z nas uda się dzisiaj dojść do ostatniego zawodnika. Ten pali? No. Ten już jest, to już jest taka nieprzyjemny level palenia, naprawdę. Okay. Opel Tiger. What? Opel Tigra. Rocznik 2000, silnik 1,6 litra, 106 koni mechanicznych, przebieg 285 tysięcy km. Kręci się łezka wokół. Kręci się łezka wokół i zastanawiam się po prostu bardziej, jak inflacja zadziałała na te samochody, bo wiadomo, mój pierwszy samochód, pamiętam mniej więcej cenę, za którą ja go kupiłem, no ale pytanie, czy ona się utrzymała, bo to było naprawdę... Jaka to była cena? No nie powiem wam właśnie, żeby wam nie podpowiadać. Ej, nie chcę jeść czwartego sosu! Czekaj, które to jest, piąte pytanie? Piąte, bo wcześniej było cztery. Muszę coś tu pokombinować. Ten znowu cztery. Swoje japi. Też jak Karol odpowie, to możliwe, że czeka go sauna. No. Gotowi? 3, 2, 1. Co to jest? 3600. No ja tutaj zastosowałem wzór stary na pole trójkąta, nie? Prawda jest taka, 1900 to była kwota, którą ja kiedyś dałem za ten samochód. Stwierdziłem, że razy 4, bo czwarte pytanie inflacja, no i podzielone na 2, no bo taki jest wzór na pole trójkąta, a razy H podzielone na 2. Zapamiętam to ze szkoły, stary. Ale to było piąte pytanie, stary. Ale czwarte było poprzednie. No dobra. Ej, nie chcę jeść czwartego sosu, naprawdę. Nie musisz, coś stary, 3800. Nie, co? Ja sobie robię. 3800. Ja co? Moc z iluminatów działa. Nie będzie czwartego sosiku. Volkswagen Golf drugiej generacji. 1990 rocznik, silnik benzynowy 1,6 litra o mocy 90 koni mechanicznych, przebieg 260 tysięcy km. No bo nie pognita auto. I jest stary z Wieliczki. I ma LEDy akcesoryjne jakieś. No Jezus. No co? No klasyka w sam raz, nie? No właśnie.
Ja miałem takiego też i dlatego... Stary, mówiłeś, że miałeś jedynkę. Miałem jedynkę, ale jako pierwsze auto swoje dostałem Golfa 2. Pamiętasz, za ile go kupiłeś? Nie, bo nie ja go kupiłem, tylko tata mi kupił. Banan. Ile za takiego Golfa? Sprzedał się czy nie? Nie, wystawiony. Idę na dupka trochę, ale okej. Ja już się boję. Jeszcze nie przeszło po... Ej, w ogóle ja mam takie farta, jeszcze ani razu nie jadłem tego sufu. No to jest w ogóle, to jest specjalnie dla ciebie wszystko, nie? 3, 2, 1, o. 7900, tak? Tak. 400. 300. Ale ja stwierdziłem, że wyjdę na głupka, że dałem więcej za tigra. No, ale nie, no mi się wydaje, że no jak 400? No tigra kosztowała 400. 3800. Znaczy no, no ale no koło tej kwoty, nie? No to porównałbyś Tigrę do tego? No nie, ale kurczę, wydaje mi się, że tego jest dużo po prostu, chociaż może nie w takim stanie. No, no nie no, stan jest fajny. Mniej. Ej, dawaj, bo ja się boję, dawaj. Dobra, auto wystawione za 9700. No proszę. Czyli jem znowu. Czekaj. 9700, czyli ja się pomyliłem o 1800 zł. To... Czyli wygrałem! Ale ledwo co? On ja. Dajcie mi całego trójkącika. No i jak możecie się domyślić, to była kategoria waszych pierwszych samochodów, ile teraz mogą kosztować. No właśnie, no właśnie. Ma to sens. Jak najbardziej rozumiem. No to może... I ten, i ja chyba zgadłem przy E36, że byłem najbliżej. Karol zgadł przy Tigrze. A ja nie zgadłem, bo sam go nie kupiłem. Bo nie zastosowałeś wzoru na pole trójkąta. No właśnie, stary. Kolejna kategoria dzisiejszego zestawienia. Superkary po lekkim dzwonie, sprzedane na amerykańskich aukcjach. Na początek Ferrari FF. Rocznik 2016, przebieg 9380 km. Zderzak zarzucony, poduchy wystrzelone. No ale decha ty, oho. A tu tylko osłony chyba tak pokraszowane. Tak, wydaje mi się, że silnik mógł nie dostać. No dobra, tak, tak samo się czuję. W sumie to będzie ciekawe, bo tak... W sumie nawet do końca nie wiem, ile kosztuje nierozbity taki samochód. Przypuszczam. No i zobaczymy, ile będzie kosztował rzeczywiście taki rozbitek. Zacząłem się zastanawiać, napisałem, popatrzyłem na to i mówię, bez przesady, Adrian. Mówię, Adrian, nie przesadzaj. Dobra. 390. Dolary czy złotówki? Złotówki. Złotówki. 395 tysięcy. 470. 239 900. Okej. Okay. Koi się zaśmiał. Co my tu mamy? Przykro mi, Karol. Nie. 205 tysięcy złotych. Serio? Kurde. Punkcik? Daj mu tam dużo miłości. O, pięknie. Ninja uderza szybko, nie przejmuj się. O kurde. Dobra, lećmy dalej. No to teraz Lamborghini Huracan. A raczej to, co z niego zostało. Rok produkcji 2020, przebieg samochodu nieznany. Huracan. Hurricane, Hurrika, Hurrika. W wersji 3/4, nie? No. Dobra, no. Przebieg nieznany, rocznik, nie ma znaczenia w sumie. No. Chociaż no. Mamy jakiś punkt odniesienia z tym Ferrari, no nie? Tak. Ja już wiem, że przestrzeliłem. No ale tutaj jest też dużo mocniej skasowane no. Auto, nie? Tak jakby... Cholera. I ono jest wystawione, ono zostało sprzedane. Sprzedane, no. No ja myślę, że ciężkie do odratowania auto. Raczej bym się pokusił o stwierdzenie, że to mogło dostać jakby tytuł nie do naprawy. Połaskotałeś Illuminati? Tobi? No. Pokażcie. A, ty poszedłeś... Przepraszam, jesteście cali? To nie jest? Ja. Kuba, za karę jesz sos. Za karę jesz sos. No, ej, jeszcze jest sos, ale najlżejszy. Przepraszam, od tego. Jesteście cali? Tak, żeby nie było. Trochę zrobiłeś show, trochę zrobiłeś. Delikatnie. No, powiedzmy. Kosztuj. Proszę cię, nie mów, że to ja muszę jeść ten sos. Znaczy, no mogliście się już domyślić po mojej reakcji, co oznaczało. No. Ja? No, kto inny? A jaka jest a cena? Jaka jest cena? 50 183 zł. Co? Trzeci punkcik. Takie rzeczy. Czyli ile masz, Adrian, punktów? Trzy. Trzy? Tyle co ja. Muszę do tego poznać. Dobra, Lambo było dosyć tanie, a ten Rolls?
ile może kosztować taki Rolls-Royce Dawn z 2019 roku i przebiegiem 32 700 km. Tutaj w takim razie ryzyko, czy idziemy bardziej w stronę ceny Huracana Parts Only, czy jednak... Nie idźcie w cenę Huracana, bo to jest zły dom. Czy może jednak jest szansa, że z tego auta się coś da jeszcze odzyskać i jednak ma ono jakąś stanowczo wyższą wartość? No dobra, budujemy. 473 tysiące dałem. 270 i 160. Karol poszedł w drugą stronę, patrząc na minę Coina. Trochę się boję. Oj nie. Oj nie. Że tak czy nie, bo ja już nie wiem. Rolls Royce został sprzedany za 528 792 zł. Ja pierdolę. I dajcie mi chwilę. Illuminati. Ale chciałem powiedzieć, że jak widzę, ile wy tego jecie, to po pierwsze jest mi was trochę... No to ciebie nie, bo ty to dobrze... Dobra, ej, serio, obiecuję, że się biorę teraz w garść i obiecuję to, wiem, obiecuję to, że biorę się teraz w garść i chyba... Rozdup go. Nie ustawiliśmy tego, ale uwierz mi, że od każdego następnego pytania chyba dojdziesz do tego sosu i będziesz go wpierdalał. Tak jak ja teraz, będziesz go wpierdalał. Będziesz miał taką reakcję, jak ja teraz. No, znaczy... Obiecuję ci to. Dążyłem z moją wypowiedzią do tego, że chciałbym chociaż nawet z ciekawości zjeść tego najmniej ostrego sosu, ale zje, nie lecimy. Będę tego Ej, robić. Serio, jedziemy? Będzie to jadł, będzie to wpierdalał. No. Tak samo jak wy czekam, żeby Szymon zjadł trochę sosu. Wchodzimy w kolejną kategorię. Auta kolekcjonerskie. Mocno kolekcjonerskie. Bugatti EB110, wyprodukowane w 1994 roku, przebieg niecałe 32 tysiące km, 51 sztuka z 85 wyprodukowanych. A rozmawialiśmy dzisiaj o nim. Rozmawialiśmy i o nim. Która sztuka? Ja uważam, że XJ220. 51 z 85. 51? Tak. Dobra, bo to jest stary ważny. Bardzo istotne, nie dla nas, ale istotne. Dobra. Jakoś to się rysuje. Dobra, lecimy. 3, 2, 1. O kurde. 17,5 miliona. O kurde. Bo auto zostało sprzedane za 6 milionów 905 tysięcy złotych. To sos! No cóż, więc stało się to, co trochę miałem nadzieję, że się stanie, bo chciałem w końcu spróbować sosu, więc zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, bo to jest pierwszy sos. No to pora na coś rajdowego. Lancia Delta S4. Prosto z grupy B. Rok produkcji 1985, silnik 1.8 o mocy 480 koni mechanicznych. Ostatnio wygrana w rajdzie Monte Carlo za pośrednictwem Henry'ego Toivonena w 1986. Poczekaj, dwa pytania. Sprzedało się to? Tak. Drugie? Za ile? Jeszcze nie wymyśliłem. Za ile? Najwyższy czas na... To można to nazwać już teraz zgadywanką. Nie no, macie doświadczenie po ostatnich dwóch odcinkach, gdzie były tego typu auta. Ale tego tam to się typu. Nie sprzedało wtedy. Było wystawione, pamiętam, że ta Fiesta chyba się nie sprzedała. Ale Audi Quattro z pierwszego odcinka się sprzedało, ale gdzie Illuminati zadziałało. Nawet jeżeli on by był czwarty w kulach, to by to nic nie dało. Nie dałoby nic. W kulach. To nie dałoby, nie dałoby nic. By nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Teraz już jestem odważny. Muszę być odważny, żeby Szymona zmusić do piątego sosu. Czuję to, żyła. Tak? Dobra. Dobra. Przy pierwszym pytaniu... Jeden. Sprawdziło się to, że rzeczywiście jadłem sos, czy sprawdzi się twoja przepowiednia, że... Dojdę do piątki. Dawaj, kto wygrał? 2700 milion 200. 870 tysięcy. Dobra, te bity to powinny być dla was, dla każdy sos powinien być, znaczy dla każdego powinien być sos. Auto się sprzedało za 8759 tysięcy. Ile? 8 759 tysięcy. No to ja, tak? Bo no to ty. Czwórka. Czwórka czy piątka właśnie? Nie jestem pewny, czy jadłem czwarty, czy trzeci. Może dla bezpieczeństwa zjedz od razu piąty, żeby nie oszukiwać widzów. Serio? Gruba ryba teraz. Mercedes 300 SL Gullwing. 21 z 29 wyprodukowanych sztuk w aluminiowej wersji nadwozia. Rocznik 1955, przebieg 2607 km.
wychodziły w aluminiowym i stalowym nadwoziu, te w aluminiowym są zdecydowanie rzadsze. Cóż mogę rzec? Myślę, że to będzie drogie. Ja, i nie. Że nikogo z nas nie stać na ten samochód. Nie, no co ty? Czy ja nie przegiąłem? W tym aucie nie da się przegiąć. Trzy, ojej, dwa, aha. Jeden. Chyba będę jadł. Ile? 69 milionów? Nie. 6 milionów 900. 6 milionów 900, tak? Ja mam 13 milionów 378 tysięcy. Zrób sobie przerwę od sosu, wróćmy do Karola. Auto sprzedane za 21 milionów. O, no to o? Nie było tak źle. No, no, kurde, jestem z siebie całkiem dumny. Dobra, muszę coś zrobić, pewnie to One minute, 37 seconds later. No! Ale czy to jest obraza iluminatu? Zrywam oficjalnie, jakby nigdy nie mówiłem nic o iluminatach, mam ich w dupie. No to wjeżdżamy na salony z polskimi klasykami. FSO Polonez Borewicz. 1984 rok produkcji, 33 tysiące kilometrów przebiegu. Co? Bez zbędnego gadania jakiegoś tutaj między nami od razu lecimy, tak? I żeby Karolowi nie zdążyło zejść po starym sosie i no, nie poczuł nowego? Ale tak jakby... Ale rząd wielkości chociaż się zmienił, nie? O. Sprzedamy, tak? Zobaczymy. Nie no, nie będzie. Kosztowało 19 milionów. 3, 2, 1, hop. 74, 64, 522. Karol jest daleko od nas. Znaczy, powiem tak, bo powiem wam, czym się sugerowałem. Nie, to no znaczy, dobrze, że mieliśmy odcinek We Love It Battle. Mieliśmy. Był odcinek z Multiplom i z Polonezem. Tak. I tam podawałeś, ile ludzie by dali za Poloneza, tak? Tak. I wydaje mi się, bo nie jestem na 100% pewien, ale tam dużo osób właśnie by mówiło, że tyle by dało. Nikt nie powiedział więcej, a też tamten Polonez był w porównaniu do tego, myślę, że w stanie agonalnym. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Bardziej o klasyka, nie? No weź sobie, zjedz, a ja ci powiem cenę. No nie. Dobra, 55 tysięcy złotych. No i znowu Szymon Pała. No tak? Siódmy punkt. Kolejny polski klasyk. FSO Warszawa. Auto po pełnej renowacji, rocznik 1963, przebieg 1400 km. Wow, po co? Tylko auto? Ten samochód trafia na naszego Instagrama. Aha, czyli my nie odgadujemy, odgadujecie go wy na naszym Instagramie. Przypominam, tak jak powiedziałem na początku odcinka, osoba, która jako pierwsza odgadnie dokładną cenę albo powiedzmy po 24 godzinach, jak wisi Insta Story, po opublikowaniu tego filmu będzie najbliżej, zgarnia od nas brelok i wlepy. Ciekawy jestem, jak sobie z tym poradzicie, więc wpadajcie. No i tym autem kończymy dzisiejszy odcinek, ale oglądajcie do końca. Polski Fiat 125P. 1979 rocznik, 62 tysiące kilometrów przebiegu. I uwaga, niespotykana wersja z oryginalnymi wycieraczkami przednich reflektorów. To jest to pionowe, takie czarne? Najwyraźniej. Fiat 125P na przykład stylistycznie bardziej mi się podoba niż Polonez. Ma no taką faktycznie linię takiego klasyka, no nie? A Polonez tak wygląda, jakby go ulepili z 10 innych samochodów, gdzie Polonez w sumie i tak bazuje technologicznie na Fiacie 125. Gotowi? 3, 2, 1. Ile masz? Ja mam 69,750. I kto przegrał? Wierzę w to, że duży Fiat ma większą wartość niż Polonez. Dobra, auto zostało wystawione za 59 tysięcy. Oho. A ty ile miałeś? 61,700, a ty miałeś? A, to czyli nawet ty wygrałeś, dobra. Tak jest, ale mam 5 punktów, nadal nie wygrywam z Szymonem. No. Czyli przegrałem. No, tak jest. Czyli zjem... Zjedz ostatni. Nie. Nie, no ten pierwszy już poczułem go. No nie, jak ta. No i tak może być. Dobra, poczekajcie. Cofnijmy się trochę w czasie. Tuż przed zapowiedzeniem dużego Fiata Szymon poszedł do toalety. W tym czasie Karol z Adrianem podmienili drugi sos z czwartym, licząc na to, że Szymon odpowie źle. No i w tym momencie nieświadomy Szymon zjada sos numer 4. Oh.
No pożegnaj się ładnie, zaproś na kolejne odcinki. Zapraszam. Nie, powinniście te sosy, nie? Nie. No, nie. Nie, no chcesz spróbować co? Tego? Masz. Próbuj. Spróbuj sobie najostrzejszego. Będziesz miał porównanie. Pytanie, no podmieniliście. Pytanie, czy ja blefuję, czy nie. No spróbuj teraz. Wiem, jak to pani. Zjadłeś właśnie czwarty i piąty sos. Na początku czwarty, teraz piąty.